Przedstawiać nie trzeba, ale przywitać wręcz odwrotnie. Witamy, Tadeusz Sowiński. Witam serdecznie Ciebie, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich uczestników podcastu. Dziękuję, że znalazłeś czas, bo wiem, jak zabieganą osobą jesteś. I pierwsze pytanie takie na rozluźnienie. Co najbardziej podoba Ci się w pracy dietetyka, pracy z ludźmi? Wiesz co, to co mi się podoba, to trochę na pstrym koniu jeździć, dlatego że co jakiś czas odczuwam przesyt pewnym obszarem, można powiedzieć, swojej działalności zawodowej i pracuję jakby w innym narożniku. Tak na dobrą sprawę wszystko, co jest związane z dietetyką, w mniejszym lub większym stopniu mi odpowiada. Rzeczywiście mam to szczęście, że mogę robić to, co lubię i oddawać się temu w zasadzie bez reszty. Zarówno kwestie związane z mechanizmami leżącymi u podłoża tego, co łączy czynniki żywieniowe z funkcjonowaniem naszego organizmu, z jakimiś nieprawidłowościami, możliwością podejmowania określonych interwencji. Już w samym zarysie, czyli jeżeli chodzi o mechanizmy, jest niezwykle fascynujące, bo przy każdej możliwej okazji można się rzeczywiście zachwycać tym, jak ukształtowany jest, jak wyewoluował ludzki organizm, jak doskonała jest to inżynieria. Oczywiście praca z pacjentami czy też zawodnikami, zależnie od tego, czy terminów możemy różnych używać, zależnie od tego, czy celem jest ogólnie pojęta dietetyka sportowa, czy raczej dietoterapia, również daje bardzo dużo satysfakcji. Rzeczywiście ta satysfakcja ma charakter wysoce osobisty, emocjonalny. Dodatkowo oczywiście współpraca najczęściej nie jest usłana różami, bo znaczna część osób, która do mnie trafia, to są osoby, które borykają się z jakimiś problemami, które trudno jest im do tej pory, trudno im było rozwiązać. I to bez wątpienia daje bardzo dużo satysfakcji. I również prowadzenie działalności dydaktycznej, od takiej mało zobowiązującej jak działanie gdzieś tam w social media, chociaż tutaj działam głównie na Facebooku, w innych obszarach jakby zdecydowanie mniej, czy też prowadzenie szkoleń, wykładów, zwłaszcza w formie stacjonarnej, daje mi niezwykle dużo satysfakcji. Taki, ja to dopowiem tylko, że ja się udzielam również jako amator muzyk rockowej, to takie wystąpienie jest dla mnie czymś, co dodatkowo daje zastrzyk adrenaliny i powoduje zaspokojenie pewnych takich wewnętrznych potrzeb, które są związane z moją naturą. Więc wiem, że przydługo się wypowiedziałem, ale generalnie dietetyka na wszystkich możliwych obszarach, w których ja się udzielam, daje mi dużą dozę satysfakcji. Teraz jeszcze będę mieć przyjemność rozpoczęcia działań, pracy, można powiedzieć, w obszarze jednego z badań naukowych, co dodatkowo uzupełni, jakby będzie brakującym ogniwem do pełnej satysfakcji zawodowej. Właśnie uważasz, że bo dzisiaj żyjemy w takim czasie, w którym jesteśmy bardzo zestresowani i ta właśnie odskocznia może być rozwiązaniem problemów, jakaś druga pasja, żeby się nie wypalić? Wiesz co, trudno mi na dobrą sprawę powiedzieć w ogóle, czy żyjemy w czasach jakichś nietuzinkowych pod względem obciążenia stresowego. Ten stres zmienił swój charakter, ale nie sądzę, żeby w czasach chłopów pańszczyźnianych stres był istotnie mniejszy, czy w jakichś bardziej odległych lub bardziej bliskich nam czasach, żeby nie sięgać daleko, bo tam wiesz, 100 czy 200 czy 300 lat temu. Polska ma też swoją historię, jeżeli chodzi o trzy zabory, później okres PRL-u i myślę, że każdy z tych obszarów historycznych był związany z jakimś niekiedy bardzo silnym stresem, więc oczywiście dzisiaj stresem się tłumaczy bardzo wiele różnych problemów zdrowotnych czy zaburzeń funkcji organizmu i też ogólnie pojętego, jeżeli ten stres ma trochę mniejsze nasilenie, dyskomfortu przynajmniej. Natomiast ja bym polemizował z tym, czy rzeczywiście to natężenie tego stresu jest naprawdę aż tak silne. Możliwe, że jest trochę bardziej permanentne, czyli jest to taki stres o trochę mniejszym nasileniu, bardzo często, pomijam naturalne sytuację geopolityczną, ale o mniejszym nasileniu, ale rzeczywiście mający charakter chronicznej ekspozycji, z chronicznej presji, i to rzeczywiście może być osobnym problemem. Na pewno, jeżeli robi się to, co lubi, powiem w ten sposób, to łatwiej jest. Życie jest źródłem mniej szkodliwego stresu, bo stres nie jest sam sobie niczym złym, tak długo, dopóki nie przekracza zdolności adaptacyjnych organizmu. Mówię w takim ujęciu biologicznym, tak? Bo z punktu widzenia sfery, można powiedzieć, humanizmu ogólnie pojętego, to możemy na to patrzeć inaczej. Ale biologicznie rzeczywiście sytuacje stresowe są bodźcem do rozwoju pewnych adaptacji. Wysiłek fizyczny też jest formą stresu, więc bo zmusza organizm do sięgania do rezerw energetycznych, doprowadza do wzrostu aktywności cytokin prozapalnych, aktywności reakcji wolnorodnikowych, czy też do realnych mikrouszkodzeń w obrębie struktury mięśni. To jest związane z silnym stresem mechanicznym, metabolicznym, wolnorodnikowym, zapalnym, ale później przychodzi czas na regenerację. Ten czas musi przyjść, to rzeczywiście jest dobre zobrazowanie kwestii wpływu stresu na nasz organizm,
bo gdybyśmy trenowali non-stop 24 godziny na dobę, to prawdopodobnie adaptacja nie zachodziłaby w ogóle, jeżeli nie doprowadziłoby to do jakichś innych dużych problemów. No i ze stresem jest podobnie. Bodźcowanie się stresem w skontrolowany sposób, nawet z pewną progresją, może być czynnikiem umożliwiającym rozwój pewnych adaptacji, ale powinno to przebiegać pod pewną kontrolą z naszej strony. Właśnie jeszcze co do rozwoju. Facebook, i tutaj widzę Cię często, widzę fajne artykuły, ale wiemy teraz, że też Facebook troszeczkę ogranicza nam te zasięgi i tak dalej. Nie myślałeś, żeby przejść na platformy takie jak Instagram bądź właśnie YouTube, żeby stworzyć swój kanał i często bardzo tam nagrywać? Wiesz co, ja jestem trochę konserwatywny, jeżeli chodzi o ten obszar akurat działania, nieszczególnie mocno rozgarnięty, tak bym sobie powiedział. Rzeczywiście dietetyka zajmuje mi tyle czasu, że jeżeli chodzi o taką metodyczną analizę i podejście do istnienia i funkcjonowania social media, to ja nie jestem tutaj dobrym autorytetem w tej dziedzinie, raczej antyautorytetem, bo mam więcej antyatrybutów niż jakichś walorów. Ale rozważam, czasami myślę o tym, niemniej Instagram jakoś specjalnie mnie nie pociąga, natomiast YouTube pod niektórymi względami trochę mnie irytuje. Czasami na YouTubie rzeczywiście można znaleźć, ale wszędzie można znaleźć, tak bzdurne nagrania, przedstawione tak naukowym i chłodnym, sceptycznym głosem, opatrzone nawet niekiedy dowodami naukowymi, które tylko tak, można powiedzieć, w wybiórczy sposób zbierają tezy danego autora, że czuję się czasami trochę zniechęcony, ale z drugiej strony myślę o tym rzeczywiście, żeby się zająć, żeby stworzyć swój kanał i możliwe, że coś ciekawego tam by udało się nagrać. No właśnie, mógłbyś przełamać tą monotonię, która czasami no naprawdę brzmi, jakbyśmy czytali właśnie z kartki i po prostu byłoby czytanie jakiegoś badania i widzicie, to działa. I to tak czasami wyglądają niektóre materiały, które, tak jak mówisz, no są monotonne, są nudne i czasami aż bzdurne z tego względu. Dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie na wiele ciekawych tematów i pierwszy, stany zapalne. Skąd one się biorą i jakie są ich przyczyny? Wiesz, procesy zapalne zachodzące w naszym organizmie umożliwiają też pewnego rodzaju adaptacje. One w zasadzie wyewoluowały po to, żeby sobie radzić no, niekiedy z infekcyjnymi, niekiedy z fizycznymi jakby zaburzeniami funkcji czy struktur naszego organizmu. I sam fakt pojawienia się stanu zapalnego, który przebiega tam w kilku poszczególnych etapach, niczym złym nie jest. No, gdyby nie stany zapalne, no to funkcjonowanie naszego organizmu byłoby wysoce utrudnione i mogłoby doprowadzić do rychłej śmierci, tak? Do problemów z egzystencją we współczesnych czasach, biorąc pod uwagę chociażby same zanieczyszczenia, same zagrożenia mikrobiologiczne, czy też zanieczyszczenia środowiskowe po części też. Natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy stan zapalny ma charakter chroniczny. Stan zapalny powinien ulec w odpowiedzi na określone czynniki wzbudzeniu, czyli aktywacji i następnie wyciszeniu. Tak wszyscy kojarzymy, że niektóre składniki pochodzenia pokarmowego, że tak będę do dietetyki nawiązywał, mają właściwości proinne, przeciwzapalne. Natomiast to jest dosyć ciekawe, że my stosujemy taką fabułę wprowadzamy do opisów związanych z fizjologią ludzkiego organizmu i twierdzimy, że stan zapalny to jest coś złego, działanie przeciwzapalne to jest zawsze coś dobrego. W efekcie doszło do takich kuriozalnych sytuacji, że na przykład kwasy tłuszczowe omega-3, które uznawane są za przeciwzapalne, traktowane są jako nasz przyjaciel, dobry składnik diety, natomiast kwasy tłuszczowe omega-6 jako te złe, a są niezbędne, tak? Więc gdyby były jednocześnie niezbędne i złe, no to byśmy żyli w greckiej tragedii, nie? Że trzeba je spożywać, chociaż nam szkodzą. Natomiast problem ze stanem zapalnym jest wtedy, kiedy przybiera on postać chroniczną i rzeczywiście mamy dużo sytuacji w świecie współczesnym, w którym jesteśmy narażeni na permanentny stan zapalny, niekiedy o niskim nasileniu, takim, który nie uwypukla się jakoś wyraźnie przy oznaczeniach parametrów związanych z takich wyrazistych, związanych ze stanem zapalnym, jak chociażby CRP. Natomiast może on przebiegać bardziej lokalnie, na przykład w obrębie przewodu pokarmowego, co niekiedy ma miejsce przy niektórych problemach żołądkowo-jelitowych, bądź też może występować lokalnie w obrębie na przykład tkanki tłuszczowej, w momencie, kiedy mamy nadwyżkę energetyczną. No to ten stan zapalny często zaczyna się lokalizować w obrębie tkanki tłuszczowej i później rozwija się na inne tkanki i narządy. Natomiast w ogólnym zarysie rola stanu zapalnego jest po części adaptacyjna i po części pronaprawcza, można powiedzieć, ukierunkowana na przywrócenie homeostazy organizmu. Natomiast stan zapalny musi przebiegać według określonego harmonogramu. Jeżeli nie ulega finalnemu wyciszeniu, to doprowadza do degeneracji w obrębie objętych nim struktur, czy to mogą być struktury tkanek, elementy tkanki łącznej, chociażby struktur różnego rodzaju narządów, tak, w obrębie naszego organizmu.
czy też układów całych zajętych tymże stanem zapalnym. Z punktu widzenia profilaktyki takiej przewlekłej inflamacji, czy też zmniejszania jej nasilenia, czy hamowania już tych procesów wzbudzonych, bardzo istotne znaczenie rzeczywiście ma sposób odżywiania, no też czas trwania snu i aktywność fizyczna. I tu jeszcze dodam jedną rzecz, że wysiłek fizyczny też, znaczy adaptacja do wysiłku fizycznego w sporcie zachodzą z udziałem czynników zapalnych, tak, między innymi niektórych cytokin czy samych komórek układu odpornościowego, takich jak makrofagi, które mogą produkować cytokiny prozapalne. I jaka ciekawostka, też dopowiem, że gdybyśmy tak usilnie starali się zahamować stan zapalny w okolicy okołowysiłkowej poprzez stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen, to korzyści z wysiłku fizycznego mogłyby być dużo niższe. Ale na pewno byśmy nie chcieli, żeby stan zapalny indukowany wysiłkiem trwał non-stop. Niekiedy trwa on, no, ma taki przedłużony charakter w sporcie wyczynowym, gdzie mamy po 12 jednostek treningowych w tygodniu i wtedy na przykład mogą się pojawiać problemy z zaopatrzeniem organizmu w żelazo. No to już osobny temat, nie wiem, czy chciałbym ten temat porozmawiać, ale jak coś, to mogę się odpowiedzieć. Ogólnie mówi się, że właśnie sport to zdrowie, ale w jakim stopniu ten sport to zdrowie? No bo tak jak wiemy, no jeżeli ktoś ćwiczy mocno, gdy mocno eksploatuje swój organizm, nie tylko i wiadomo, no wiele rzeczy się na to sumuje, tak jak u nas na przykład u kulturystów, nie tylko suplementacja, ale też sam trening, który jest często poza upadek, więc tak naprawdę do jakiego stopnia jest to ten sport to zdrowie i do jakiego stopnia te stany zapalne są dobre, no bo my czasami wykraczamy poza jakąś barierę. To prawda, no przekraczanie pewnych barier jest jakby wpisane w sport, przynajmniej przez duże S. Ważne, żeby nie robić tego na pałę. No to jest takie ogólne zalecenie, które mówi tyle co nic, ale tak mi to po prostu się skojarzyło, mała anegdota, że jakiś czas temu, niedawno wróciłem do regularnych treningów, widziałem młodego, szczupłego, niezbyt wytrenowanego mężczyznę, który robił przysiady do upadku mięśniowego z pomocnikami obok, co było rzeczywiście ze sztangą, te przysiady do upadku mięśniowego, jak się domyśla, że wyglądały w przypadku zwłaszcza niewytrenowanej osoby, to dosyć, no człowiek miał ochotę dzwonić po 112 co chwilę. W każdym razie, zaczęliśmy od tematu związanego ze stresem po części. Mnie się wydaje, że to jest dobry sposób zobrazowania zależności, o którą mnie zapytałeś. To znaczy tak długo, to na razie będzie takie okrągłe określenie, zaraz je rozwinę i wyjaśnię, tak długo, dopóki wysiłek fizyczny nie przekracza zdolności adaptacyjnych organizmu, tak długo może działać w mniejszym lub większym stopniu na naszą korzyść. Oczywiście korzyści mogą być mniejsze lub większe zależnie od tego, jaki ten wysiłek ma charakter, i o jakich korzyściach mówimy, czy bardziej zdrowotnych, czy na przykład bardziej sylwetkowych, chociażby, czy bardziej związanych z rozwojem określonych parametrów związanych z wydolnością, tak, chociażby. To na tych różnych płaszczyznach można to rozpatrywać. I teraz tak, ten sam wysiłek fizyczny, czyli na przykład ten sam schemat treningowy może być wykonywany z takim samym zaangażowaniem. Może być bądź to adekwatny do możliwości adaptacyjnych organizmu, bądź też nieadekwatny, zależnie od, no, pomijam predyspozycje genetyczne i poziom wytrenowania, ale chociażby od stanu bieżącego odżywienia. Jednym z kluczowych czynników warunkujących możliwości adaptacyjne organizmu do rozwoju pod wpływem bodźcowania poprzez realizowanie jakiegoś planu treningowego jest dostępność energii. I to chyba nikogo nie zaskoczy, jak powiem, że na ujemnym bilansie energetycznym trudniej o regenerację i trudniej o progres, tak, w materii realizacji jakiegoś z założeń jakiegoś makrocyklu treningowego czy stawianych przed sobą wyzwań w takim ogólnym ujęciu. W momencie, kiedy ten deficyt energetyczny jest, to trudno rozwijać te parametry, zwłaszcza związane chociażby z siłą. Chociaż w materii na przykład wydolności tlenowej, niekiedy w stanie deficytu energetycznego ze względu na to, że mamy kompensacyjny wpływ ubytku masy ciała, może się okazać, że parametry wydolnościowe niekoniecznie się obniżają, a mogą się nawet poprawić. Czyli deficyt energetyczny utrudnia jakby możliwość wykonywania odpowiedniej ilości pracy, tak, w ramach sesji treningowej i nie jest jakby czynnikiem dobrze rokującym, jeżeli chodzi o rozwój wydolności, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę bieżącą adaptację chociażby układu krążenia, tak, i parametrów morfotycznych krwi w stosunku do ubytku masy ciała, w tym również masy mięśni szkieletowych, w dyscyplinach na przykład wytrzymałościowych, długodystansowych, może to być coś, co będzie sprzyjało poprawie parametrów wysiłkowych. Więc wszystko należy osadzić na odpowiednim gruncie, gruncie dyscypliny, gruncie priorytetów i tych korzyści, które mogą być, jakie może być obiektywne i subiektywne, które chcemy osiągnąć. Wysiłek fizyczny, wiem, że to brzmi tak, no to kwestia indywidualna. Staram się wytłumaczyć, co to znaczy ta kwestia indywidualna. Ja nie lubię tej odpowiedzi, bo ona jest bardziej zamykająca dyskusję niż otwierająca,
ale zwróciłem uwagę na kwestie, które tak naprawdę indywidualizują ten wpływ wysiłku fizycznego i na tym gruncie należałoby rozpatrywać ten wpływ tegoż treningu. Nasz organizm, i to są już takie bardziej konkretne porady, nasz organizm jest w stanie wysyłać nam pewne sygnały, że wysiłek fizyczny przekracza możliwości adaptacyjne, tak, tegoż organizmu. Z jednej strony, jeżeli dochodzi do sukcesywnego regresu możliwości wysiłkowych, które mogą się obrazować tym, że trzeba zmniejszać obciążenia, że trzeba wydłużać przerwy między seriami, jeżeli mówimy o treningu oporowym, trzeba ten trening zamknąć w węższym oknie czasowym, tak, no bo już niestety, dobra, to cardio to innym razem zrobię, albo też tam barpisów już nie dorzucę na koniec treningu. Jeżeli się okazuje, że między seriami też tracimy bardzo mocno na żywotności, to jest jeden z takich przypadków treningu oporowego, jeden z ważnych wskaźników, że no na przykład organizm zaczyna się adaptować i zmniejsza, to się mówi, że metabolizm spowalnia, ale tak naprawdę on spowalnia w sposób jawny, bo my zaczynamy się mniej ruszać, to się zwiększa zmęczenie ośrodkowe i w tej sytuacji niekoniecznie trzeba wprowadzać od razu jakieś modyfikacje kaloryczne w diecie, że też, nie wiem, robić przerwę od treningu. Natomiast niekiedy manipulacja spożyciem makroskładników, czy też poświęcenie większej ilości czasu na sam sen może doprowadzić do tego, że regeneracja będzie przebiegać w sposób bardziej sprawny przy tych samych obciążeniach treningowych. Wreszcie też no, są takie jawne manifestacje, to się odniosę akurat do organizmu kobiecego. Mówimy tutaj o kobietach, które powiedzmy nie sięgają po żadne środki niedozwolone. Jeżeli w toku trwania realizacji planu treningowego dochodzi na przykład do zaburzeń miesiączkowania czy jawnego braku miesiączki, to też może być sygnał, że ten trening jest łącznie z, jakby z dostępnością energii, która jest wypadkową z aktywności i podaży, jest może trochę przekraczać zdolności adaptacyjne i też to może wymagać pewnej korekty. Nie zawsze ta korekta jest możliwa do wprowadzenia, znając realia sportu, ale trzeba szukać takich możliwości. Tutaj, gdy wspomniałeś o energii, ujemnym bilansie, od razu narzuciło mi się, wpadło mi do głowy pytanie o budowanie masy. Czy jest to możliwe? I jeżeli jest możliwe, to u kogo budowanie masy na ujemnym bilansie? Znaczy całkowitej masy ciała nie, natomiast masy mięśni szkieletowych tak. I jest to jakby warunkowo możliwe. Co to znaczy tak naprawdę? Tak naprawdę oznacza to, że to jest kwestia, to nie jest kwestia zjednoczona, to jest kwestia płynna. Ja może tak w sposób płynny postaram się zobrazować. Jeżeli mówimy o takim skrajnym przykładzie, osoba zupełnie niewytrenowana, która dopiero rozpoczyna treningi, która dopiero uczy się jeść i trenować, no to pomijając te pierwsze kilkanaście, kilkadziesiąt dni, gdzie ta adaptacja no nie przebiega na poziomie tej hipertrofii miofibrylarnej, tak w takim istotnym stopniu, potrzebne jest pewne wdrożenie organizmu na początku, ale później te przyrosty mogą zachodzić nawet pomimo tego, że mamy ujemny bilans energetyczny, pod warunkiem, że poziom tkanki tłuszczowej jest odpowiednio wysoki, można powiedzieć. To można sobie wyobrazić w ten sposób, że jakby z tkanki tłuszczowej, im jest jej więcej, tym więcej można dolać do tej podaży energii z pożywienia, tak jakbyśmy jeszcze dodawali trochę, żeby osiągnąć chwilową odpowiednią dostępność energii do tego, żeby te procesy hipertroficzne mogły zachodzić. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną bardzo ważną rzecz. Bo tak naprawdę masa mięśni szkieletowych składa się głównie z wody. W związku z tym zwiększenie objętości komórek mięśniowych wywołane zwiększonym ich uwodnieniem również jest przyrostem masy mięśniowej, tylko nie jest to przyrost miofibrylarny, tak, związany z rozwojem białek mięśniowych. I tak oto zdarza się, że niekiedy samo zwiększenie ilości węglowodanów, wprowadzenie substancji osmotycznie czynnych, takich jak kreatyna, doprowadza do zwiększenia objętości komórek mięśniowych i to nie jest tak naprawdę oszukany proces. On po prostu nie ma charakteru wysoce trwałego, bo jest podatny na uszczuplenie rezerw glikogenowych i uszczuplenie ilości na przykład fosfokreatyny w mięśniach, ale można zupełnie niezależnie, znaczy w pewnym stopniu niezależnie od bilansu energetycznego, doprowadzić do zwiększenia objętości komórek mięśniowych, zwiększenia ilości masy mięśni szkieletowych poprzez to, że będzie się manipulować substancjami czynnymi osmotycznie, które są w stanie wypełniać mięśnie. I same mechanicznie, bo ten glikogen odrobinę waży, no nie są to duże bardzo ilości w kontekście całkowitej masy ciała, no ale można sobie tam odjąć lub zwiększyć pół kilograma lub niekiedy trochę więcej łącznie. No i oczywiście wodę, którą wiąże, 1 gram glikogenu, około 2,7 gramy wody. Więc z jednej strony mamy pewne uwarunkowania metaboliczne związane z niskim poziomem wytrenowania i nieoptymalnym, nazwijmy to bardzo delikatnie, składem ciała, które powodują, że może dochodzić do realnej hipertrofii mięśniowej na poziomie syntezy białek mięśniowych, ale z drugiej strony mamy jeszcze czynniki nie tyle zakłócające, co działające z wysoką dynamiką i te mięśnie niepoddawane wcześniej aktywności fizycznej, jeżeli je zaczniemy bodźcować poprzez odpowiednią ekspozycję na wpływ treningu oporowego, to one uczą się gromadzić glikogen, nawet przy tej samej podaży z diety, bo on im w końcu będzie potrzebny do czegokolwiek, a ten glikogen jest czynny osmotycznie. To dodatkowo powoduje,
efekt takiej hipertrofii związanej z zwiększonym wypełnieniem komórek mięśniowych właśnie glikogenem i wodą. Ten efekt jest niekiedy traktowany jako coś dramatycznego przez kobiety, które nie trenowały na siłowni. Trener je zaprosił, chodź, ja ci pomogę zbudować ładną formę i schudniesz, tak? I tu się okazuje, że taka pani nigdy nie trenowała na siłowni, trafia na trenera, który jeszcze mówi tak, na trenera, który mówi tak, pierwszy raz na siłce, chodź, ja ci pokażę. I całe ciało przetrenowane, nawet jakby ta kobieta trenowała z kijem odmiot. To realnie stany zapalne będą tak duże, że będzie nasilona jakby nasilony wysięg, migracja płynów, obszar zajęty stanem zapalnym, bo tak między innymi działa stan zapalny i już ta kobieta będzie więcej ważyć, mięśnie będą spuchnięte, one będą boleć następnego dnia, więc będą się wydawać, że one są, wcześniej ich nie było. Plus będą się uczyć gromadzić glikogen i wodę. I w efekcie przy zmianie diety taka osoba po dwóch sesjach treningowych, najczęściej po jednej, bo na drugą nie pójdzie, jak ją wszystko będzie bolało, już ma kilogram lub dwa kilogramy więcej na wadze. I te mięśnie się wydają realnie większe i na wadze naprawdę może być kilogram więcej przy braku zmiany odżywiania. I takie osoby uważają, że bardzo szybko im rosną mięśnie. Oczywiście wydaje mi się, że każdy kulturysta oddałby chociażby za taki, gdyby to można było kontynuować, tak? Pójść, wziąć kij odmioty, trochę potrenować i nawet gdyby przez ten stan zapalny te mięśnie były większe, to już mogłoby przełamać impas chociażby na poziomie takim mentalnym. A jeżeli chodzi o osoby, powiedzmy takie jak ja po prostu, które są no ciągle w sztosie, pracują, no powiedzmy, no czasami wiadomo, mam jakiś tam okres odpoczynku, czy jest to deload i tak dalej, ale cały rok przepracowuję, jestem wiadomo cały czas na suplementacji i nagle wchodzę sobie na redukcję i rosnę na redukcji. Czy jest to w ogóle możliwe? Wiesz co, to bardzo dużo zależy od suplementacji. Jeżeli wcześniej mocno ona odstawała, nazwijmy to takiej dobrej, średniej i nie było mocno odstawała, a później nagle redukcja i zaczyna się rosnąć, to powiedzmy, że w jakim stopniu jest to możliwe, chociaż też w dużej mierze będzie związane z jakby z proosmotycznym wpływem niektórych hormonów. Natomiast co do zasady, generalnie założenie jest takie. Im jesteś bardziej wytrenowany, tym potrzebujesz bardziej nadwyżki energetycznej, żeby rosnąć i deficytu energetycznego, żeby pozbywać się, żeby się docinać. Im jesteś bardziej wytrenowany, tym większe ryzyko jest, że podczas redukcji stracisz trochę mięśni. Tak? Oczywiście bardzo trudno jest w realiach dnia codziennego, nawet prześwietlając się DEXą, czyli bardzo takim skrupulatnym, wnikliwym urządzeniem, ocenić, czego tak naprawdę ci ubyło, bo tego typu urządzenia są w stanie stwierdzić, ile to jest strata białek mięśniowych, ile to jest strata wody. To jest bardzo karkołomne, żeby to tak sobie wyliczyć. Zawsze jest to pewnego rodzaju uproszczenie, ale założenia najczęściej tak jest. No zresztą przecież ty to pewnie wiesz lepiej ode mnie, właśnie zamiast tutaj, wiesz, ja sobie siedzę w wygodnym fotelu i nie i tyle, i jak sobie pójdę to poćwiczyć, to dla własnej satysfakcji nie po to pewnych rzeczy, reżimów sobie nie narzucam, no to trzeba się przyznać. W każdym razie, jak sobie tak zrobisz podsumowanie, ile na przykład udało ci się zbudować w skali roku, jakim kosztem, no to im jesteś na wyższym poziomie, tym te cyfry, bo to nie są liczby, tak, to są zawsze cyfry, to tak naprawdę na osobach, które nie znają jakby tego świata, nie robią jakby dużego wrażenia, bo to, znaczy robią to wrażenie negatywne, że jak to w tym roku 2 kilogramy więcej czy 3 kilogramy więcej niż zeszłym na przykład, no i że to ja tyle 3 tygodnie na kreatynie zbudowałem, nie? Więc to pokazuje też, że jakby czynnikiem bardzo mocno różnicującym jest poziom wytrenowania i tego, z jakiego set pointu się startuje. Z każdym posiadanym kilogramem tkanki mięśniowej o kolejny kilogram jest coraz trudniej i to już w pewnym momencie to słowo kilogram wydaje się być takie na wyrost i mózg podpowiada, każdy gram jest trudniej. Powiedz o każdy gram, po kilogramach to się mówić już nie wypada, nie? Na pewnym etapie. Tak, już potem jest coraz ciężej i tak jak powiedziałeś, na początku to jest powiedzmy 5 kilo, a potem już kilogram, 2 kilo, no to jest świetny wynik. Szczególnie u tych już, wiesz, mega zaawansowanych kulturystów. Przecież tam się dużo nie zmienia. Zobaczymy troszeczkę może jakoś większy triceps i masz takie... No dobra, jest, prawda? I tutaj kolejny punkt, to jest tak, że chyba będziemy tutaj spędzali, nie wiem, 3 godziny, ale wiem, że masz ograniczony czas, ale muszę o tym wspomnieć, set point. Czy da się to zmienić? No bo to jest też troszeczkę ze stanami zapalnymi związane set point co do tkanki tłuszczowej i do tego, jak dobrze się czujemy w danym poziomie tkanki tłuszczowej. Czy da się to jakkolwiek zmienić u danej osoby? No czy generalnie uznajesz... Tego się nie da tak zweryfikować ponad wszelką wątpliwość. Ten temat był brany na warsztat w badaniach naukowych po części w latach, późnych latach 70. i latach 80. Była nawet koncepcja dotycząca set pointu i smakowitości
diety, która niska smakowitość, która w zasadzie trochę wiąże się z kulturystycznym modelem żywienia, przynajmniej takim konserwatywnym, taka powtarzalna i niekoniecznie wyraziście smakowita dieta, okazjonalnie powiedzmy, że przerywana czymś smakowitym. Natomiast rzeczywiście były takie koncepcje, które mówiły, że jeżeli na przykład kończy się redukcję niską smakowitością diety i ta dieta nie była wysoka smakowita też, to nie ma takiej tendencji do samoistnego powrotu tych kilogramów do tych pułapów sprzed redukcji. No, to były bardzo ograniczone badania, to był raczej charakter hipotezy, wstępnej obserwacji. Co prawda było dwóch niezależnych badaczy, które doszło do podobnych wniosków, co zawsze trochę podnosi rangę prawdopodobieństwa, no ale dwie osoby mogą się tak samo mylić, jakby nie było. W każdym razie ten set point, jeżeli chodzi o ten skład ciała, taki, do którego organizm dąży, nawet w sporcie to się używa taka optymalna waga zawodnicza, tak, że zawodniczka, zawodnik dobrze funkcjonuje w takiej, a nie innej kategorii wagowej. Pamiętam swoją pracę z reprezentacją, kadrą olimpijską Bieszczarek i Wioślarzy. To się przesuwało, idąc zawodniczkę z wagi lekkiej do open, dlatego że w końcu się okazało, że mimo wszystko ona jednak bardziej będzie funkcjonować, lepiej będzie funkcjonować bez jakichś tam poważnych nieprawidłowości w obrębie pracy organizmu w wadze open, tak, w kategorii open. Więc prawdopodobnie jesteśmy w stanie to w pewnym stopniu zmieniać, ale my dokładnie nie wiemy, na czym to polega. My najczęściej obserwujemy przesunięcie set pointu samoistne wraz z każdą kolejną dekadą życia. Mówimy o ludziach, dla których sport to jest Polsat sport, tak? Powiedzmy, że o takich sportowcach mówimy, to ten set point samoistnie się przesuwa cały czas, tak? Ludzie to tłumaczą spowolnioną przemianą materii, no ale nie ma dowodów takich przekonujących, że ten podstawowy metabolizm mocno spowalnia, natomiast całkowity spowalnia. No jak przypomnisz siebie, jak miałeś 16 lat, to wszędzie cię było pełno jeszcze, a jak masz 20, 25, 30, to zaczynasz, no już jedzie twój autobus, trudno, pojedziesz tym kolejnym, albo pojedziesz sobie swoim samochodem albo taksówką, tak? I ludzie się po prostu zaczynają trochę mniej ruszać w sposób spontaniczny. Natomiast ten set point jest tematem dosyć ciekawym, bardzo wdzięczną materią do snucia różnego rodzaju spekulacji. Ja osobiście skłaniam się ku twierdzeniu, że można go w pewnym stopniu zmieniać. Najczęściej jednak tą cięciwę naciąga się bardziej, niż jest możliwa zmiana. Czyli to nie jest takie zero-jedynkowe, że jak się podbije masę ciała 10 kg, zbuduje się trochę muskli, spali się później jeszcze trochę tłuszczu i się utrzyma to przez rok, to już się będzie trzymać. Tak organizm gdzieś tam będzie prawdopodobnie dążył. Zresztą przy formie kulturystycznej akurat, to akurat nazwijmy to, że nie jest to stan, w którym organizm chciałby domyślnie funkcjonować non-stop. Taka ilość masy mięśniowej wydaje się być poza tym, czego organizm doświadczał nawet w klasyku, przez większą część naszej historii, więc może gdzieś tam w okolicy tej męskiej sylwetki, tak, to już prędzej. W każdym razie to nie jest coś... To sam wiesz, jacy są duzi. No tak. W każdym razie to dąży, organizm raczej będzie dążył do tego, żeby nie mieć za dużo masy mięśniowej i też nie mieć za mało tkanki tłuszczowej, bo tkanka tłuszczowa, no fakt, że my ją możemy gromadzić, no to pozwalało nam przeżyć. Na dziś dzień, nie wiem czy wiesz, ale jest taka przypadłość, która się wiąże z niedoborem komórek tłuszczowych, zespół Berardinelliego-Seipa. To są ludzie, którzy przychodzą na świat mając za mało tkanki tłuszczowej i z tego są same problemy, dlatego że tkanka tłuszczowa buforuje, pozwala przeżyć, pomimo tego, że dostarczyłeś więcej kalorii, niż wynosi twoje zapotrzebowanie. Gdyby nie ona, no to co byś z tym zrobił? Spalił? No jakbyś spalił, to byś nie miał nadwyżki kalorycznej, tak? A mówimy, że masz nadwyżkę. I często ten nadmiar energii, nadmiar lipidów zaczyna się odkładać na przykład w wątrobie, w komórkach trzustki, w komórkach nabłonka i wszyscy z zespołem Berardinelliego-Seipa w końcu chorują prędzej czy później na cukrzycę typu drugiego. Tak? W międzyczasie mając bardzo wiele różnych problemów zdrowotnych, metabolicznych. Więc ta tkanka tłuszczowa też powinna mieć pomnik w każdym mieście, bo same komórki tłuszczowe, to co tam do nich wkładamy, to już pomnika bym nie stawiał, ale fakt, że te komórki są, że tam lipocyty istnieją, to jest jakby ważny twór pozwalający na adaptację. No i organizm nie chce mieć tego zupełnie pustego. Tak, to są jednak stany, jakby nie patrzeć, agonalne, gdy jesteśmy na bardzo niskiej tkanki tłuszczowej, szczególnie przy tych 3 naszych procentach, do których już zejść przy 3-4, żeby tutaj zaraz nie zarzucono. To jest essential, to jest w zasadzie essential body fat, to jest tłuszcz, który jest zawarty w szpiku kostnym, to jest tłuszcz, który tworzy mózg. Jakby już zejść poniżej tych 3%, to ja nie wiem, czy można byłoby sudoku rozwiązać, tak? To nie, no zresztą widzimy to po brain fogu kulturystów, którzy czasami z zawodami wyglądają tak. Tak, dokładnie tak. I to nie jest po prostu niskie IQ czy coś takiego, tylko zmęczenie, wyjałowienie. Dokładnie tak, organizm chce oszczędzić energię na wszystkim, co jest niestrategiczne dla przetrwania. Trzeba pamiętać, że to późniejsze, te bardziej zewnętrzne twory mózgu wyewoluowały. Później ten trzon tego mózgu odpowiadający za podtrzymanie funkcji życiowych, to w to organizm inwestuje. Znaczy za wszelką cenę chce, żeby biło jeszcze serce, choć też bije wolniej.
pojawia się bradykardia, tak? Na bradykardia sportowa czasami bywa nazywana, chociaż w sportach sylwetkowych to już wykracza poza sportową. Glikemia. Ja badałem poziom glikemii u sportowców i sportsmenach w okresie poprzedzającym starty. Niedługo to pomimo diety z istotną przewagą węglowodaną glikemia na 58 na przykład. Nie? No to już pokazuje, insulina prawie zero, tak? Więc to już pokazuje, że no chyba, że ktoś ją tam gdzieś by dodatkowo, ale to już pokazuje, że organizm jest w stanie taki, można powiedzieć, na pograniczu egzystencji, tryb niemalże wegetatywny. Sport to zdrowie. Badania, jak sprawdzić właśnie te nasze stany zapalne? Tutaj wspomniałeś o CRP i tak dalej, ale jak dokładnie sprawdzić i kiedy na przykład udać się na te badania, jakie zachować, zawsze zapominam nazewnictwa. Przed badaniami higiena badań. Tak, dokładnie, higiena badań. W każdym razie, jeżeli chodzi o stany zapalne, to my możemy badać, najczęściej te wskaźniki takie ogólnodostępne, często stosowane, one są w stanie uchwycić ponieważ bardziej istotny stan zapalny, mówimy tutaj na przykład o CRP, nie jest głupim pomysłem, żeby badać, ale niekiedy w praktyce takiej diagnostycznej przydają się możliwości oznaczenia markerów stanu zapalnego, na przykład lokalnego, tak? I przydatne na przykład pośrednio są w pewnym stopniu badania, gdy podejrzewamy, albo inaczej, powinniśmy mieć pewnego rodzaju podejrzenia, czego mógłby stan zapalny dotyczyć. I w tym momencie można wykonać odpowiednie badania, chociażby przykład kalprotektyny, podejrzenie lub wykluczenie nieswoistych chorób zapalnych. Jelit, kalprotektyna może być przydatna, skał. Można oczywiście oznaczać poziomy niektórych cytokin pozapalnych, niektórych interleukin. Rzeczywiście jest możliwość w niektórych laboratoriach oznaczenia, ale trudno powiedzieć, czy będziemy wiedzieli tak naprawdę, co z tymi wynikami zrobić w realiach dnia codziennego, jak je odnieść, tak, do czasu, kiedy był trening chociażby. Bo dynamika zmian w obszarze wydzielania tych czynników może być stosunkowo duża. Więc ja osobiście uważam, że takie bardzo wnikliwe i skrupulatne analizowanie odpowiedzi zapalnej organizmu powinno być powiązane z pewnym tłem w postaci obrazu klinicznego, czyli ewentualnych manifestacji jakichś symptomów, które mogą świadczyć o tym, że coś z organizmem dzieje się nie tak. Ja powiem też w ten sposób, że takim bardzo prostym, chociaż niekoniecznie super miarodajnym, nie wiadomo jak miarodajnym, ale w pewnym stopniu miarodajnym, markerem stanu zapalnego, który może postępować w toku trwania ekspozycji organizmu na wpływ nadwyżki energetycznej, czyli mamy dietę na masę, tak zwaną dietę na masę z nadwyżką energetyczną. Jeżeli na przykład obserwujemy, że z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc te permanentne nadwyżki robimy się coraz bardziej senni po wszystkich posiłkach, to sedatywne działanie jedzenia jest związane oczywiście po części z neuroprzekaźnikami takimi jak serotonina, pobudzana przez głównie węglowodany, z drugiej strony cholecystokinina przez tłuszcze, czyli tłuszcze też tam mulą, można powiedzieć. Natomiast najważniejszym czynnikiem prawdopodobnie jest stan zapalny. Są badania, gdzie uczestnikom przy spożywaniu dużych posiłków podawano blokery niektórych interleukin, cytokin pozapalnych i okazywało się, że to takie tłumiące działanie jedzenia, sedatywne działanie jedzenia było niewspółmiernie niższe. Więc możemy podejrzewać, że wzrost sedatywnych właściwości jedzenia jest związany ze wzrostem stanu zapalnego w organizmie. Oczywiście to nie jest badanie jawne, ale to już pozwala nam spróbować wprowadzić jakieś interwencje. Niektórzy preferują minikat, inni będą preferować zmiany jakościowego, ilościowego doboru pokarmów, chociażby niekoniecznie ukierunkowane na ujemny bilans energetyczny, ale jest to jakiś punkt odniesienia. Ja tak w swojej pracy zawodowej często postuluję sięganie po pewnego rodzaju rozwiązania, też monitorujące funkcje organizmu, które może nie są, jakby nie dają stuprocentowej pewności, ale pozwalają z pewną dozą prawdopodobieństwa wychwycić, co może być źródłem problemu albo jaki jest charakter tego problemu. I proponuję też wprowadzenie rozwiązań, które nawet gdyby się okazały, gdyby ta diagnoza, nazwijmy to, była błędna, to na pewno nie zaszkodzą. Tak? Że mogą pomóc, a na pewno nie zaszkodzą, nie utrudnią istotnie nawet realizacji priorytetów sportowych. Na przykład z tym sedatywnym działaniem jedzenia jest znaczący, bo sedatywne działanie jedzenia może mieć negatywne konsekwencje. Po pierwsze, jeżeli mamy ochotę się po posiłku położyć, to zwiększamy ryzyko refluksu, chociażby choroby później dalej, refluksowej przełyku. Później stosujemy inhibitory pompy protonowej, żeby sobie poradzić, to zwiększa ryzyko SIBO, tak, rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego. I z takiego, można powiedzieć, banalnego problemu jest z małej chmury duży deszcz. Natomiast też kładzenie się po posiłku, w ogóle mniejsza ruchliwość po posiłku, zwiększa ryzyko insulinooporności przy okazji, bo lepiej jak się trochę poruszamy niż się nie ruszamy i powoduje, że mniej kalorii spalamy. No bo jeżeli jemy posiłek, który powoduje, że musimy się położyć,
no to automatycznie, jeżeli się kładziemy albo siedzimy, się nie ruszamy, to spalamy mniej, niż gdyby ten posiłek tak nie działał. Więc to się też sumuje w skali doby czy tygodnia na ilość spalonych kalorii, ma to istotne znaczenie. Osoby, które są, odczuwają silne sedatywne działanie jedzenia, spalają prawdopodobnie kalorii mniej w ciągu dnia niż osoby, które tego nie odczuwają. Dzieci są przykładem osób o tak zdrowych wyjściowo jeszcze mitochondriach, że najczęściej jak są niedożywione, to są mniej się ruszają, da się im jeść i one zaczynają się więcej ruszać, tak, w sposób spontaniczny. Nie? Życzę każdemu, żeby takie zdrowie metaboliczne utrzymał do późnej starości. Nakręcają się tak jakby jak małe baterie. Tak, tak, dokładnie tak. Wspomniałeś już parę opcji, jak zwalczać właśnie te stany zapalne, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o suplementacji, która często jest właśnie niestety nadużywana i źle interpretowana, tak jak powiedziałeś, omega-6 zły, najgorszy, omega-3 najlepszy, gdzie wiemy, gdzie, że tu chodzi o stosunek. I właśnie, jaka suplementacja mogłaby nam pomóc zwalczyć? Może nie mówmy tutaj o dawkach, no bo wiadomo, to jest bardzo indywidualne, ale kiedy i kiedy nie używać tej suplementacji? No bo tak jak wspomnieliśmy, stany zapalne są też potrzebne. Wiesz co, problem polega na tym, że czasami logiczny ciąg myślenia, on nie odzwierciedla, nie pozwala odkryć rzeczywistości, jeżeli brakuje jakiegoś ogniwa. To znaczy nawet jeżeli mamy ileś danych i z nich prowadzimy pomiędzy nimi ciąg przyczynowo-skutkowy, to jeżeli nie mamy jakiejś informacji, to ten wynik będzie logicznie słuszny, ale nie będzie odzwierciedlał realiów dnia codziennego. Jeżeli to brzmi karkołomnie, to wytłumaczę w ten sposób. Teoretycznie powinno być bezsensowne przyjmowanie kwasów tłuszczowych omega-3 w okresie na przykład powysiłkowym, bo działają przeciwzapalnie, można powiedzieć. Przyjmowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych no nie jest korzystne w okolicy okołowysiłkowej. Natomiast w przypadku omega-3 odkryto, że działają jako niebiałkowe stymulatory anabolizmu, można powiedzieć. Pomimo tego, że mają pewien potencjał przeciwzapalny, to mają też pewne korzyści, które to jakby powoduje, że ten potencjał przeciwzapalny nie ma znaczenia dla hamowania hipertrofii mięśniowej, ale też ze względu na wpływ chociażby między innymi na integralność, przepuszczalność błon komórkowych, czy też kilka innych ciekawych właściwości. Okazało się, że poprawiały one tak zwaną wrażliwość anaboliczną. Miało to szczególne znaczenie dla osób w wieku podeszłym, gdzie ta wrażliwość anaboliczna, czyli jakby reaktywność mięśni na zwiększone stężenie aminokwasów w krążeniu. Ona ulega obniżeniu, potrzeba większych dawek białka, czy większych dawek aminokwasów, żeby pobudzić maksymalnie anabolizm w osób młodych i zdrowych metabolicznie. I okazywało się, że kwasy omega-3 tutaj mają pewien ciekawy potencjał. Dlatego generalnie w ogóle wnioskowanie na podstawie danych, na przykład z podręcznika biochemii, czy też jakichś określonych, opisanych właściwości, wyprowadzanie sobie pewnych wniosków, jak coś będzie działać w praktyce, powinno zostać sprawdzone w praktyce w odpowiednio zaprojektowanych badaniach, z czym jest niestety bardzo duży problem, zwłaszcza w przypadku sportowców, bo sportowcy, zwłaszcza jeżeli mają niedaleko do zawodów, nie chcą, żeby przyszedł taki, nie wiem, naukowiec i powiedział, chodź, ja cię teraz będę karmił, będziesz ćwiczyć pod moim okiem, a patrzy na to jakiś leszcz, który wygląda, jakby uważał, że sztanga to stolica Nevady. Więc naukowców jest ciężko zwerbować do brania udziału w badaniach naukowych, zwłaszcza elity sportowców. Ciężko zwerbować, bo naukowców można. Natomiast jeżeli wracając do twojego pytania, jeszcze do jednej rzeczy bym się odniósł. Bardzo dużo się mówi o tym, że ten stosunek omega-3 do omega-6 jest bardzo istotny. Ja nie czuję się przekonany. To znaczy, ja wiem, że to nie jest jakoś specjalnie strategiczne z punktu widzenia naszego dzisiejszego spotkania. Tak naprawdę też ciężko jest ten stosunek liczyć na bieżąco, bo jest to karkołomne, to jak liczyć leucynę z posiłku. No, my czasami liczymy z tych suplementów, to łatwo, no ale mamy jakieś ilości w jedzeniu, no i nie wszyscy jakby to bardzo uważnie, skrupulatnie liczą, ale na szczęście jakoś super mocno nie trzeba, dlatego że to jest to od trzech dekad niemalże jest to hipoteza. Jeżeli jest hipoteza, czyli coś, co się wydaje logiczne, ale nie udało się tego udowodnić, ponad wszelką wątpliwość, i trwa już to 30 lat prawie, 30 lat, to ta hipoteza zaczyna tracić na wiarygodności. Jak się patrzy na badania, które to potwierdzają, to są głównie badania obserwacyjne, czyli się obserwuje populację, jak się odżywiają, jaki mają stosunek i czy są chorzy, czy są zdrowi i tak dalej. A badania, gdzie się ludzi zwerbuje i daje im różne stosunki omega-3 do omega-6, okazuje się, że liczy się bezwzględne spożycie i omega-3, czyli osiągnięcie pewnego progu dostępności i omega-6. W pewnych zakresach to będzie tworzyło jakiś stosunek, ale nie tyle stawiane na stosunek bezwzględnie, co na ilościowe spożycie może być i łatwiejsze do zrealizowania w praktyce i też może być bardziej zasadne z punktu widzenia tego, co się naprawdę liczy. Ja nie uważam, że stosunek na 100% nie ma znaczenia, ale podkreślam tylko, że to nie zostało pomimo prób w sposób przekonujący wykazane, a minęło wystarczająco dużo czasu, żeby to wykazać. I jeżeli chodzi o składniki przeciwzapalne, no na pewno kwasy omega-3 mają ten potencjał i to jest dosyć ciekawe, bo to działa i na poziomie ogólnoustrojowym, ale też odnosi się jakby do
takiego wskaźnika stanu zapalnego, który się nazywa lipopolisacharyd bakteryjny. To jest składnik ściany komórkowej bakterii gram ujemnych bytujących w naszym przewodzie pokarmowym, który może przenikać przez barierę jelitową i powodować stan zapalny w obrębie organizmu. I rzeczywiście kwasy omega-3 okazywały się zmniejszać ten poziom lipopolisacharydu bakteryjnego, więc albo wpływały na integralność bariery jelitowej, albo za pośrednictwem innych mechanizmów zmniejszały ten stan zapalny. I to jest na pewno coś, czym warto się zainteresować. Niekoniecznie kwasy tłuszczowe omega-3 więcej będzie oznaczać lepiej, bo po przekroczeniu dawki 3-4 gramów EPA i DHA łącznie na dobę zwiększała się podatność LDL-u na utlenianie. Utleniony LDL jest aterogenny, czyli miażdżycorodny. I w jednym z badań podnosił się poziom homocysteiny, która bywała kiedyś nazywana cholesterolem XXI wieku. To takie ładne, okrągłe określenie. Więc też uważałbym na to, żeby nie traktować pewnych składników. Z jednej strony widać, wszyscy mówią, cytują Paracelsusa, ojca współczesnej toksykologii, można powiedzieć, że truciznę, tak parafrazując, upraszczając, truciznę od lekarstwa równie tylko dawka, ale z drugiej strony wiele osób nie ma umiaru w spożywaniu składników, które mają być zdrowe. One są zdrowe tylko do pewnego progu spożycia. Właściwości przeciwzapalne przypisuje się też niektórym składnikom przypraw korzennych, takich chociażby jak kurkuma czy imbir. I rzeczywiście kurkuma była niezwykle obiecująca, jeżeli chodzi o badania in vitro, czyli w probówkach. Natomiast na poziomie żywego organizmu czynnikiem limitującym jej działanie w dużej mierze była efektywność wchłaniania, tak? I taka może być ogólna biodostępność tego składnika, ale rzeczywiście wydaje się mieć ciekawy potencjał przeciwzapalny. Tu są przesłanki, żeby uważać, że mikrokapsułkowanie z dodatkiem fosfolipidów czy też stosowanie dodatku w postaci piperyny zwiększa efektywność jej wchłaniania. Znamy też przypadki stosowania, co prawda nie samej kurkuminy, tylko kurkumy w dawkach, które doprowadzały do problemów zdrowotnych, w tym anemii z niedoboru żelaza i innych nieprawidłowości, więc też bym zachował pewien umiar. Ale rzeczywiście kurkuma może mieć ciekawe właściwości w tej kwestii. Imbir prawdopodobnie też, chociaż nie wiemy do końca, czy za ten efekt nie odpowiada, w pewnym sensie działanie dosyć podobne do kurkumy, czy nie zachodzi na podobnych szlakach. Manipulowanie mikrobiotą jelitową poprzez stosowanie niektórych probiotyków także może mieć pewien potencjał przeciwzapalny i to jest jakby obszar, który jest intensywnie badany, też bardzo łatwo o pomyłkę w tej materii, bo probiotykoterapia powinna mieć charakter zindywidualizowany i na pewno nie warto po prostu stosować jej na pałę, czy tak samo ćwiczyć od czapy, tak też ta probiotykoterapia, ale jest to obszar, w którym można byłoby trochę zdziałać, jeżeli chodzi o zmniejszanie nasilenia stanu zapalnego. Co ciekawie, nie tylko lokalnie w obrębie przewodu pokarmowego, ale również peryferyjnie w obrębie innych układów i narządów. I składniki pochodzenia roślinnego z grupy flawonoidów także mogą mieć tego typu, albo szerzej polifenoli, bo flawonoidy się zawierają w tej grupie. Niektóre przynajmniej mają pewne właściwości przeciwzapalne. Temat działania przeciwzapalnego może być rozpatrywany naprawdę na wielu płaszczyznach, natomiast trzeba pamiętać, że trochę ważniejsze, większe znaczenie z punktu widzenia realiów dnia codziennego będzie miała odpowiednio skonstruowana dieta. Jednym z kluczowych czynników prozapalnych jest zbyt duża nadwyżka energetyczna. I to nawet jeżeli pochodziła z organicznej oliwy, argentyńskiej wołowiny od krów wypasanych lewym bokiem do słońca, topinamboru, pak choi, skorzonery, obojętnie, to i tak, jeżeli będzie generować dużą nadwyżkę energetyczną, to będzie się to kończyć wzrostem stanu zapalnego. Czy prędzej, czy później, no niestety nie możemy ciągle budować temu też, bo kończy się to. To prawda. Poza tym też, jeżeli nadwyżka energetyczna jest zbyt duża, to w pewnym momencie zmniejsza się wrażliwość anaboliczna. Tak, przynajmniej u ad naturali, bo nie wiem, jak to jest w przypadku wspomagania dodatkowymi środkami. To po prostu nie zostało zbadane, aby spekulować sobie można wszystko. Ale możliwe, że pod wpływem środków jakichś suplementacyjnych wykraczających poza małe S te uwarunkowania schodzą na dalszy plan. Ale w każdym razie są podstawy, żeby sądzić, że jeżeli przekroczymy Rubikon, jeżeli chodzi o kwestię nadwyżki energetycznej, to efekty stają się mniej korzystne, nazwijmy to, na poziomie samej hipertrofii mięśniowej, niż w przypadku, gdyby ta nadwyżka była odrobinę niższa. Dokładnie. Już wspomnieliśmy sobie o tłuszczu, w sumie wspomnieliśmy o tłuszczu, a teraz porozmawiamy sobie o tłuszczach, bo to jest właśnie temat, którego wszyscy rozmawiają o węglowodanach, o białkach, no a tłuszcze jakoś tak wypadają nam z obiegu. Często są jakoś tak zapominane, a jakby one nie były ważne. Właśnie, na początku, za co one odpowiadają w diecie i u nas w organizmie? Biologiczna rola tłuszczu pokarmowego sprowadza się przede wszystkim do tego, że jest on źródłem energii. No, chyba nikogo nie zaskoczę, jak powiem, że dostarcza 9 kilokalorii na gram, chociaż tak na dobrą sprawę moglibyśmy to różnicować, bo im
krótszy łańcuch węglowy, tym ta realna kaloryczność jest trochę niższa. Czyli średniołańcuchowe to jest odrobinę niższa kaloryczność, krótkołańcuchowe, które w mniejszym stopniu dostarczamy, bardziej powstają w obrębie naszego przewodu pokarmowego z błonnika, rozpuszczalnej frakcji błonnika, mają jeszcze odrobinę niższą kaloryczność. Nawet tu różnica byłaby od ilości wiązań podwójnych, ale już nie będę w takie szczegóły wchodził, bo one nie mają żadnego znaczenia, są ciekawostką. Natomiast tłuszcz pokarmowy dodatkowo jeszcze ma pewne funkcje budulcowe. No my przyjęliśmy, że tylko białko jest składnik budulcowy, no ale na przykład wapń i fosfor też buduje kości, jest też składnik budulcowy. Mało tego, tłuszcze też mogą budować istotę białą mózgu chociażby, czy błony komórkowe, tak, współtworzyć, więc one mają pewne funkcje budulcowe, tworzą też, mówimy o kwasach wielonienasyconych z rodziny omega-3 i omega-6, które są substratem do powstawania hormonów tkankowych z grupy prostaglandyn. No, można powiedzieć tak ogólnikowo, że te kwasy tłuszczowe jeszcze regulują jakby przebieg procesów zapalnych w naszym organizmie, o których już rozmawialiśmy wcześniej, że mają właśnie charakter strategiczny dla prawidłowego funkcjonowania i odpowiedzi na pewne bodźce. W każdym razie dodatkowo tłuszcz jest też nośnikiem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Ciężko byłoby nam przyswoić, było takie badanie, gdzie uczestnikom podawano sok marchewkowy bez dodatku tłuszczu, naczczo i oni nie robili użytku zawartej prowitaminy A. Jak dodano trochę tłuszczu, no automatycznie ten użytek się pojawiał. Więc tłuszcz jest źródłem też i nośnikiem, pokarmy podtłuszczowe są źródłem i dodatkowo nośnikiem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Wreszcie też tłuszcz wpływa na funkcjonowanie przewodu pokarmowego i tak chociażby spożywanie tłuszczu może spowalniać, znaczy wpływać na wydzielanie cholecystokininy. Ta cholecystokinina pełni funkcje lokalne w obrębie przewodu pokarmowego i w obrębie centralnego układu nerwowego, działając tak tłumiąco trochę, można powiedzieć. To jest bardzo duże zawężenie, no ale nie będę wchodził w szczegóły. W każdym razie pod wpływem spożycia tłuszczu i pod wpływem działania cholecystokininy spowalnia się motoryka żołądka, co może mieć nieść za sobą pewne korzyści, tak jak przedłużone uczucie sytości lub niekorzyści, jak ktoś chce na przykład przyspieszać tempo opróżnienia żołądka podczas stosowania chociażby inhibitorów pompy protonowej, czy też przy jakichś zaburzeniach związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym. I dodatkowo tłuszcz może przyspieszać motorykę jelitową i niedobór tłuszczu w diecie może zwiększać ryzyko zaparć, czego mogą doświadczać przede wszystkim kobiety, u których ze względu na pewne uwarunkowania neurohormonalne ta praca przewodu pokarmowego motoryka jest trochę bardziej spowolniona, nazwijmy to, i mniej podatna na wpływ pewnych bodźców przyspieszających. Więc w ujęciu przekrojowym wymieniłem te główne, zasadnicze biologiczne role samego tłuszczu. No oczywiście na poziomie indywidualnym to może być rozpatrywane różnie, kiedy jest sensowne zwiększanie udziału tłuszczu w diecie, niekiedy nie oczywiście. Jest jakaś minimalna i maksymalna ilość tłuszczu, której ty byś na przykład nie zalecił przekraczania co do diety właśnie budulcowej, że tak to nazwijmy, masowej i diety redukcyjnej? Wiesz co, ja operuję tymi rekomendacjami o charakterze ogólnym i po części indywidualizuję w określonych sytuacjach, więc posłuszę się po prostu tym takim skróconym opisem, jak ja to robię w praktyce. Przyjmuje się, że rekomendowane dzienne spożycie tłuszczu mieści się w przedziale 20-30-35% z sumy wszystkich spożytych kalorii. No i teraz wiele zależy od tego, z osobą, z jakim zapotrzebowaniem energetycznym mam do czynienia. Jeżeli miałbym do czynienia na przykład z kobietą, która jedyne co robi, to idzie po chipsy i nic więcej, niczym się nie zajmuje, to chciałbym prowadzić dietę redukcyjną, na pewno bym dążył do tego, żeby ją zaktywizować, ale gdybym tam dał 20% energii z tłuszczu i dodatkowo byłaby ta dieta z ujemnym bilansem energetycznym, tylko tłuszczu wyszłoby, nie wiem, 40 gramów czy mniej, nawet mniej gramów na dobę, no i w efekcie mogłoby się pojawić zaparcia, byłoby większe ryzyko, że nie dostarczymy wymaganej bez suplementacji ilości kwasów tłuszczowych, nie tylko omega-3, bo to możliwe, żebym zalecił suplementować, chociaż nie zawsze polecam, ale omega-6 również, tak? Możliwe, że byłaby niedostateczna podaż witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, no tą witaminę D się suplementuje rutynowo, no ale pozostałe najczęściej nie, a możliwe, że konieczna byłaby suplementacja. No i mogłyby się pojawić te zaparcia. No niekiedy mogą być problemy z tempem opróżniania żołądka, wszystko zależy od tego, ile by byłoby błonnika i innych produktów spowalniających motorykę żołądka. Natomiast w sytuacji, gdy miał do czynienia, niech będzie ze sportowcem, dla którego układam dietę 5200, no to w tym momencie, jakbym miał dać 35% energii z tłuszczu, ten górny limit, to by wartość bezwzględna, wyrażona w gramach, była na tyle wysoka, że mogłoby to być w pewnym stopniu uciążliwe, no mogłoby istotnie spowalniać motorykę żołądka, powodować, że przychodzi kolejny posiłek, a jeszcze nie został strawiony poprzedni, co nie jest rozwiązaniem specjalnie dobrym. Możliwe, że w pewnym stopniu odbiłoby się też na dyspozycji sportowej, zależnie od tego, ile byłoby jednostek treningowych, jaki by one miały charakter, a możliwe, że nie byłoby rozwiązaniem optymalnym. Więc niekiedy u sportowców utrzymuje trochę niższe zakresy tego procentowe spożycia tłuszczu niż u osób o przeciętnej aktywności. Zazwyczaj staram się pracować z osobami, które jakąś aktywność mają, jak jej nie mają wyjściowo, to ich skłaniam do tego, żeby miały.
Natomiast oscyluje w tych przedziałach 20-35% najczęściej. To nie znaczy, że nie zdarza mi się ułożyć diety niskowęglowodanowej. Ten udział energii z tłuszczu będzie istotnie wyższy, udział energii z węglowodanu będzie istotnie niższy. Chociaż są to sytuacje raczej rzadkie. Ja sam proponuję takie rozwiązanie naprawdę rzadko. Czasami ktoś po prostu proponuje. Ja nie robię z tego problemu, o ile to nie jest, nie wiem, wioślarstwo, tak? Bo to będzie się kończyło automatycznie obniżeniem zdolności wysiłkowej, tego się nie przeskoczy żadną adaptację. Tak to wygląda. No i bardzo znaczenie ma istotne ten selektywny dobór poszczególnych kwasów tłuszczowych, czy grup kwasów tłuszczowych, no bo tłuszcze pokarmowe można dzielić ze względów na obecność lub brak wiązań podwójnych, ich ilość. No mamy nasycone, one nie mają tych wiązań podwójnych, jednonasycone mają jedno, wielonasycone mają dwa lub więcej. Lokalizacja tych wiązań podwójnych, mamy kwasy tłuszczowe omega 3, 6, 9. 9 to są jednonasycone, takie jak kwas olejnowy, one są wszechobecne i tych suplementować to już w ogóle nie ma sensu najczęściej, ale omega 3 i omega 6 bywają składnikami deficytowymi, zwłaszcza omega 3. No wreszcie też kwasy tłuszczowe mogą mieć różną długość łańcucha węglowego, mogą mieć długołańcuchowe, takie dominują w pożywieniu, średnio lub krótkołańcuchowe. Średniołańcuchowe występują w niewielkich ilościach w niektórych produktach, krótkołańcuchowe w śladowych, na przykład w tłuszczu mlecznym. No i wreszcie też mogą mieć różną konfigurację przestrzenną, CIS i trans. My przyjęliśmy uważać, że te trans są zawsze złe, no ale jak ktoś suplementuje CLA, no to suplementuje też izomer trans. No. I on nie jest jakiś zabójczy dla organizmu, chociaż CLA ja osobiście nie polecam. Więc duże znaczenie ma to, żeby dostarczyć tych niezbędnych kwasów tłuszczowych z rodziny omega-3 i omega-6, bo na nie mamy wytypowane, określone spożycie. Ja się odniosę teraz do takich ogólnych zaleceń dla ogółu populacji. Omega-6 około 4-8% dziennej podaży energii, natomiast omega-3, kwas alfa-linolenowy 0,5% dziennej podaży energii, a EPA i DHA 250 mg wystarczy, chociaż ja bym był za tym, żeby spożywać trochę większej ilości, bo niesie to ze sobą pewne korzyści, zwłaszcza przy problemach, niektórych problemach metabolicznych związanych z nadmierną masą ciała lub też w sporcie też ma niesie ze sobą pewne korzyści. Kwasy tłuszczowe nasycone powinno się spożywać tak mało, jak jest to możliwe, przy braku jakiejś nadmiernej uciążliwości diety, czyli przy zachowaniu prawidłowej wartości odżywczej diety. To nie oznacza, że trzeba odłożyć na półkę coś, dlatego że ma kwasy tłuszczowe nasycone, ale nie zwiększam celowo ich udziału w diecie, zwłaszcza na nadwyżce energetycznej, bo wtedy mogą mieć pewien potencjał miażdżycorodny, aterogenny. Na ujemnym bilansie energetycznym są przesłanki, ale nie jest to udowodnione ponad wszelką wątpliwość. Ten potencjał jest niski. Wreszcie też mamy różne jakby fenotypy, różną podatność ludzi na wpływ tych czynników aterogennych. U mnie na przykład kwasy tłuszczowe nasycone nie podnoszą istotnie LDL-u, a u mnie podnosi cholesterol, poziom LDL-u i to dosyć istotnie. Kiedyś nie chciałem tego przyjąć, no jestem w tej niewielkiej grupie populacji, która niestety tak reaguje. No i ostatnia rzecz, bardzo ważna, w jakiej formie jest przyjęty ten tłuszcz, no, czy też do czego go używamy. No smażyć ich nie będzie na oleju lnianym, bo to jest po prostu działanie wymierzone własne zdrowie, tak? Ale z drugiej strony nie oznacza to, że należy smażyć tylko na nasyconych kwasach tłuszczowych. Na przykład oliwa, olej oliwny, kwasa extra virgin, nadaje się do smażenia i w badaniach naukowych smażono na nim nawet 17 godzin. Tak? Oliwa była jedynym tłuszczem, który po zlaniu z patelni miał jeszcze właściwości przeciwnowotworowe, więc to też ma pewne znaczenie, jeżeli chodzi o kwestię doboru jakościowego produktów żywnościowych, bo do smażenia też nikt nie oczekuje, że tłuszcz będzie prozdrowotny, tylko że nie będą powstawać szkodliwe związki. Więc olej kokosowy się nadaje, również rafinowany, może nawet zwłaszcza do smażenia. Oliwa też. Ja wybieram oliwę, chociaż mi trochę szkoda, tak się przyznam też. Ciężko o dobrą oliwę u nas, co? Proszę? Ciężko u nas o dobrą oliwę. To prawda. Chociaż miałem wgląd badania prowadzone w Poznaniu na temat produktów rynkowych. Rzeczywiście zdarzały się oliwy zafałszowane, co było widoczne. Ale one, jeżeli chodzi o stabilność termooksydatywną, i tak się ciągle nadawały do smażenia dosyć dobrze i ciągle miały pewne właściwości, ciągle miały zawartość wysoką, dosyć polifenoli, chociaż te marketówki, nie oszukujmy się, powiedziałbym tak, no certyfikacji żadnej bym nie dał, że to oliwa z oliwek jest, tylko bym powiedział, że jest to pewnego rodzaju, no czy nie chcę tutaj wprowadzać zamętu, możliwe, że teraz ta jakość, bo to było kilka lat temu, się poprawiła i też to nie było tak, że wszystkie produkty były zafałszowane, po prostu niektóre dawały takie podstawy, żeby tak uważać. No i sama jakość samej oliwy nie była jakoś super wysoka. No ale też nie oszukujmy się, nie mówię, że cena jest zawsze wykładnikiem jakości, bo może być bardzo różnie na rynku, ale też czasami trudno niektóre produkty kupić dobrej jakości, jak one kosztują. No teraz będą kosztować niestety coraz więcej, ale jak kosztują ponadprzeciętnie nisko, mało w stosunku do takich produktów topowych. No niestety obecnie nas czekają troszkę cięższe czasy co do kosztów. Diety niskowęglowodanowe już troszeczkę poruszyłeś, że czasami wprowadzasz, ale tutaj temat taki mocno kontrowersyjny,
w świecie dietetyki, czyli ketoza. Ale chciałbym się odnieść do ketozy nie takiej ogólnej, bo wiadomo, że jakieś zastosowanie ona może mieć ogólnie, ale w sportach sylwetkowych. Czy ona ma jakieś zastosowanie i jeżeli ma, to tak, dlaczego, a jeżeli nie, to dlaczego nie? Znaczy ja powiem najpierw w ten sposób. Wszystko zależy od tego, na jakim gruncie to osadzamy. Wśród dietetyków sportowych jest taka nieformalna zasada, nie wszyscy oczywiście jej wtórują, czasami sportowcy wiedzą lepiej. I nie, badania naukowe często są wtórne względem pewnych obserwacji poczynionych w sporcie. I tak jak wcześniej wspomniałem, niekiedy dane z zakresu biochemii czy fizjologii mogą być całkiem logiczne i sensowne, ale nie są w stanie niekiedy, nie jesteśmy my w stanie połączyć ze sobą wszystkich kropek w taki sposób, żeby to wnioskowanie było kompletne. Do czego zmierza? Patrząc na fizjologię wysiłku, dieta niskowęglowodanowa w sporcie, zwłaszcza gdzie bazą jest trening oporowy, wydaje się być rozwiązaniem po prostu mało sensownym. Dlaczego? No bo jakby podczas aktywnej pracy mięśni w ramach treningu oporowego występują przemiany beztlenowe, w przebiegu których kwasy tłuszczowe, ani nawet ciała ketonowe po żadnej adaptacji udziału brać nie mogą, po prostu fizycznie brać nie mogą. Więc tam zużywane są źródła fosfagenowe i glukoza. Co więcej, wykorzystywane są raczej lokalne źródła glukozy niż te produkowane czy w wątrobie, czy uwalniane z glikogenu wątrobowego do krążenia i dalej dostające się do mięśni, bo w stanie jakby efektywnej pracy mięśni ze względu na określone środowisko w tych komórkach, ten proces poboru z krwi nie zachodzi jakby efektywnie, można byłoby w ten sposób to wytłumaczyć. Więc jakby dieta niskowęglowodanowa na gruncie tych uwarunkowań związanych z fizjologią, zwłaszcza fizjologią wysiłku, wydaje się być rozwiązaniem istotnie gorszym niż dieta z przewagą węglowodanów. Dodatkowo jeszcze, nawet gdyby się udało pracować na tłuszczach, niech będzie w ramach treningów cardio, które wykonujemy sobie dodatkowo, niech będzie w sportach sylwetkowych, czy też jakiejś innej aktywności sportowej, które można będzie tam włączyć, jakichś treningów mieszanych dodatkowo, to trzeba pamiętać, że i tak korzystnie, i tak więcej korzyści notujemy najczęściej z wykorzystywania trochę większego procenta glukozy niż trochę większego procenta tłuszczu. Tak, to bardzo dobrze obrazuje mechanizm działania meldonium. Meldonium jest substancją stosowaną w sporcie, na tym padła kiedyś Szarapowa. Jednym z kluczowych mechanizmów działania meldonium jest taki, że w zasadzie zmniejsza on wykorzystywanie energii z tłuszczu na rzecz zwiększenia udziału energii z glukozy. To poprawia wydolność. Dlaczego? Dlatego, że koszt tlenowy uzyskania tej samej ilości ATP, czyli tej podstawowej waluty wewnątrz komórkowej energetycznej, z węglowodanów niż z tłuszczu, jest po prostu niższy. Więc bardzo mocno upraszczając, tak nawet przesadnie, powiem w ten sposób, na taką samą ilość pracy będziemy mniej zdziajani, tak? Więc będziemy mniej zmęczeni, więc będziemy mogli pracować ciężej. Tak między innymi działa meldonium. Jest z tego szereg korzyści, łącznie z poprawą wrażliwości insulinowej. I podobnie, można powiedzieć, działa dieta wysokowęglowodanowa. To znaczy on w gruncie rzeczy potęguje efekt, po części trochę naśladuje wyższego udziału energii z węglowodanów i niższego udziału energii z tłuszczu. Więc z punktu widzenia specyfiki wysiłku bazowego w ramach sportów sylwetkowych, jakim jest trening oporowy, dieta niskowęglowodanowa wydaje się być rozwiązaniem słabszym. Tak? Co prawda są jednostkowe badania na osobach wysoce zaadoptowanych, ale są sportowcy dyscyplin wytrzymałościowych, bardzo niewielka grupa, niektórzy tam, chyba nawet jakaś tam któraś osoba 3 lata na diecie niskowęglowodanowej, że są w stanie gromadzić duże ilości glikogenu mięśniowego pomimo względnie niskiego spożycia energii z węglowodanów w diecie, tam było średnio około 70 kilka gramów, no, czyli też nie tak nisko jak często w tak zwanej ketozie żywieniowej, diecie ketogennej. Ale ja osobiście uważam, że jest to rozwiązanie słabe i są też badania interwencyjne z udziałem sportowców dyscyplin sylwetkowych, trenujących siłowo, które pokazują na przykład, że no jest to rozwiązanie gorsze, tak? Zwłaszcza gdyby celem miała być budowa masy mięśniowej, to już rozwiązanie istotnie gorsze. Natomiast na redukcji może to być działanie po części porównywalne, bo ketoza żywieniowa daje pewne korzyści, tak? Z jednej strony oczywiście w początkowym okresie diety ketogennej przed ketoadaptacją katabolizm białek może być większy, co pokazały też niektóre badania, ale po ketoadaptacji, gdy już efektywnie wykorzystujemy ciała ketonowe w procesach energetycznych, ta adaptacja do ketozy może dawać efekt antykataboliczny, ale może się pojawiać na przykład lepsza kontrola łaknienia chociażby, tak? Na takiej diecie ketogennej niektóre osoby odczuwają też wzrost poziomu energii, można powiedzieć, w takim obszarach pozatreningowych, także są, ja tak też miałem na diecie ketogennej, co prawda przed wystąpieniem adaptacji, że rzeczywiście ta pobudliwość ruchowa i taka intelektualna była znacząca, później to z czasem mijało, też pojawiały się problemy ze snem. W każdym razie na gruncie fizjologii wysiłku i dostępnej literatury należy uznać, że jest to rozwiązanie gorsze, na pewno już nie jest magiczne, tak? W kontekście możliwości osiągania takiej czy innej formy sportowej zwłaszcza.
Natomiast jeżeli ktoś stosował dietę z przewagą węglowodanów i stosował dietę ketogenną z przewagą węglowodanów i ketogenną i ma swoje obserwacje i dałby sobie rękę obciąć, że dieta ketogenna jest dla niego lepsza, to gdyby przyszedł do mnie i ze mną zaczął współpracować, to na pewno bym nie powiedział: stary, mylisz się, ja wiem lepiej od ciebie, bo po pierwsze to ta osoba nie będzie, że startuje, powiedzmy, że to startujący zawodnik, a nie ja. On ma swoje obserwacje poczynione w swoim własnym organizmie. Ja mam informacje, można powiedzieć, które powinny go dotyczyć, tak jak dotyczą każdego prawa fizyki, ale w gruncie rzeczy jest tyle możliwych współzależności, które nawet kwestie mentalne związane z przekonaniem, że to jest lepsze, jest to wybudowane przekonanie bardzo silne. Wiemy, jak działało placebo, mamy przypadek przedawkowania placebo prowadzący do zapaści. Więc nawet na tym gruncie jest pewien potencjał, który należałoby wykorzystać i nie należałoby tego na takim osobniczym gruncie współpracy kwestionować. Ale co do zasady, jeżeli mam się wypowiadać na gruncie nauki, tak, a nie jakichś osobniczych, jednostkowych przypadków, to dieta ketogenna jest opcją gorszą pod sporty sylwetki. I tak w sumie krótkie podsumowanie, które mi bardzo też pasuje, bo często są właśnie, ciężko to, nie chcę tego określać bardzo skrajnie, ale wszystkie diety mają swoich zarządców. Wyznawców, właśnie nie chciałem iść w tą stronę, żeby powiedzieć, no są sekty, wprost mówiąc, takie dosłownie. To jest daleko, bo teraz powiedziałeś dalej jeszcze niż ja, ale faktycznie jest ten element takiego emblematu z powiązania emocjonalnego, dogmatycznego, że jest tam pewnego rodzaju dogmat, że to jest trochę jak u Gombrowicza, słowacki wielkim poetą był. Dlaczego? Bo słowacki wielkim poetą był, kropka. No to tam było dalej kontynuowane w nieskończoność. W każdym razie czasami się mówi dużo i bardzo mocno przecenia się tę ketoadaptację, że czasami nawet w badaniach się okazuje, że ketogenna po takim względem padła gorzej, to zaraz się pojawiają głosy: a nie było ketoadaptacji. Damian Parol kiedyś powiedział, że ketoadaptacja to stan, który zawsze trwa o tydzień dłużej niż badanie, w którym weryfikowano skuteczność diety ketogennej. Co ja nie chcę sobie tutaj szydzić absolutnie, bo ja na studiach uchodziłem za propagatora diety ketogennej, bo często w środowisku studenckim i w środowisku wykładowców również broniłem diety ketogennej, bo niekiedy były wieszane na niej psy, nazywana była synonim, to była ketoza, kwasica ketonowa i tak dalej. Ja wygłaszałem seminaria, pisałem referaty i tak dalej na temat diety ketogennej. Moja praca dyplomowa zahaczała trochę o ketozę, bo mówiłem o tłuszczach między innymi, więc ja jej broniłem, ale nigdy nie byłem jakimś przesadnym zwolennikiem. Kiedyś do mnie ta łatka została przyczepiona, później ją zrzucałem, tak zostałem powiązany później trochę za mocno z high-carbem, bo to się nie da gdzieś być po środku ujęciu. Natomiast ta adaptacja do diety ketogennej też była przeceniana. Wiesz, jeżeli ktoś w sporcie, zwłaszcza tam, gdzie dominują przemiany beztlenowe, energetyczne, beztlenowe, chce budować adaptację do diety ketogennej, to jest trochę tak, jakby sobie, czy tu chyba napisałem, obciąć czy połamać ręce, żeby zaadaptować się do grania stopami na pianinie, nie? Więc to oczywiście może robić wrażenie, ale wydaje się być rozwiązaniem po części trochę karkołomnym, tak? Trochę robieniem sobie pod górę. Chociaż jak ktoś bardzo mocno jest do czegoś przekonany, no to też daje wiatr w żagle i powoduje, że czasami ktoś do mnie przychodzi z egzotycznym nawet pomysłem. Nie mówię, że ketoza jest egzotycznym pomysłem, ale już idę za ciosem. Pomysłem na dietę. Ja widzę ten pomysł i widzę, że po prostu nóż mi się w kieszeni otwiera, że znowu ktoś zawierzył jakiemuś badziewiu, ale przełykam ślinę, przełykam to, co chcę powiedzieć, i mówię: dobrze. Jeżeli celem jest na przykład redukcja, to po prostu spróbuję zaimplementować pewne założenia tej diety w praktyce. No oczywiście dietę tworzę według zasad opartych na dowodach naukowych, no ale jeżeli było w książce jakiejś czy w jakimś poradniku napisane, żeby nie wiem, nie łączyć skorzonery z pak choyem, no to nie będę tego łączył, żeby ostatni posiłek jeść na 3 godziny, a nie 2 godziny przed snem, to tak ustawię, tak? Żeby nie pić wody do posiłków, to ustawię i te osoby są bardziej zmotywowane, bo one nie tylko chcą schudnąć, ale zajarały się tym, co mają zrealizować. W sporcie to oczywiście ten emblemat jest dużo, chyba że tak naprawdę na bardzo amatorskim poziomie, ma dużo mniejsze znaczenie. Liczy się to, co działa, ale czasami człowiek ma przekonanie, że to, co działa, na tyle silne, że trudno jest je jakby wyplenić. Lepiej nie walczyć z nim, tylko optymalizować w zakresie tegoż przekonania, bo też nie jest celem jakby budowanie jakiegoś dyskomfortu silnego zawodnika albo: o Boże, całe życie robiłem źle i tak dalej. Czasami właśnie nie walczyć, a sprawić, żeby ta osoba rozumiała i myślała, że robimy dalej to samo, ale zupełnie co innego. Ale po części tak, to wiesz, z węglowodanami jest trochę tak, że nie da się oszukać doświadczonego zawodnika, że nie, tu jest dużo węgla, to jest mało węglowodanów, tak? To jest ryż wysokobiałkowy, tak? I komosa wysokotłuszczowa. To tak się do końca nie da, nie? Oczywiście. Ale tak, masz rację. Czasami tak, chociaż ja nie jestem za tym, żeby ludzi jakoś specjalnie
Znaczy jestem za taką transparentną relacją, i zapytany wszystko powiem, ale czasami nie zapytany, że coś pominę. Dla wspólnego dobra, więc nie jest to takie... Tak, oczywiście, tak. Przede wszystkim celem jest jakby dobro osoby, która trafia do ciebie pod skrzydło. Jeszcze jeden bardzo, bardzo popularny temat, szczególnie ostatnio w Anglii, ładowanie tłuszczami, jeżeli chodzi o Pickwick, prawda? Jakie to ma zastosowanie i kiedy to w ogóle użyć, jeżeli ma zastosowanie? Wiesz co, my tak naprawdę do końca nie wiemy, ale znowuż posiliłbym się taką wiedzą dotyczącą anatomii, fizjologii, trochę biochemii. Otóż no, masa mięśni śledowych to głównie woda, ale oczywiście nie tylko. No, my tam myślimy zawsze o tych białkach mięśniowych, no, ale wiadomo, że jest tam trochę węglowodanów w postaci glikogenu, którym 1 gram glikogenu wiąże mniej więcej 2,7 grama wody, ale są tam też tłuszcze. Triglicerydy wewnątrzmięśniowe, których zawartość w mięśniach może się zmieniać. Uwaga, wyjściowo przyjmuje się, że masa tych lipidów w obrębie komórek mięśniowych stanowi około 1%, czyli 1% masy mięśni, no to może być tłuszcz. I są przesłanki, żeby uważać, chociaż nie jest to zweryfikowane ponad wszelką wątpliwość, że poprzez odpowiednie manipulacje można zwiększyć ilość tych triglicerydów wewnątrzmięśniowych. Badania były prowadzone na osobach trenujących sporty wytrzymałościowe. One mają mniejszą masę mięśni szkieletowych i możliwe, że większą adaptację do zgromadzenia tych triglicerydów, no bo wykorzystują w większym stopniu ten tłuszcz w czasie trwania wysiłku, a wiemy, że te adaptacje mogą w mniejszym lub większym stopniu zachodzić, ale niewykluczone jest, że istnieje możliwość podładowania tych tłuszczów wewnątrzmięśniowych, triglicerydów wewnątrzmięśniowych i że może się to przekładać na bardziej pełny wygląd, tak? I to jest jakby baza. Natomiast co my z tymi informacjami zrobimy, to naprawdę mamy szerokie spektrum możliwości, jeżeli chodzi o spekulacje. Bo na przykład wiemy, że intensywne ładowanie glikogenu może zmniejszać efektywność gromadzenia triglicerydów w mięśniach. Mało tego, ładowanie tłuszczem już w perspektywie 3 dni bardzo istotnie zaburzało kwestie związane z wykorzystywaniem glukozy dostarczanej, czy węglowodanów dostarczanych tłuszczem pokarmowym. Czy może powiem w ten sposób, czy ja robiłem z tego użytek ograniczony? To znaczy w przypadku, kiedy ja odpowiadałem za Pickwick, stosowałem dosyć wysoką węglowodanową dietę przez większą część dnia podczas ładowania, natomiast na wieczór wprowadzałem tłuszcze, które istotnie nie obniżały wrażliwości insulinowej według literatury naukowej. Nawet to było, są lubiane w sporcie masło orzechowe bądź migdałowe, bądź mu podobne, czasami też pewnej ilości awokado, chociaż trzeba pamiętać, że awokado ma dużo z takich składników łatwo fermentujących i może powodować biegunki, tylko nikt sobie jakoś specjalnie nie życzy, tak? Niezależnie od okoliczności, no, czy w niektórych okolicznościach może tak, ale w każdym razie w zdjęciu już na pewno nie. I więc też obserwowałem, że bo u niektórych zawodników było tak, że pomimo dosyć solidnego ładowania w dzień, rano i tak człowiek wstawał no, niepodładowany, można powiedzieć. I okazywało się, że włączenie większej ilości tłuszczu, trudno powiedzieć, czy on ładował te mięśnie realnie. Możliwe, że po prostu był wykorzystywany podczas snu jako substrat energetyczny, bo procent wykorzystywania kwasów tłuszczowych w procesach energetycznych jest tym większym, jest niższa intensywność wysiłku. Gdyby ktoś kiedyś cię zapytał, co trzeba robić, żeby procent spalania tłuszczu był największy, to może odpowiedzieć nic. Bo wtedy procent jest największy, tak? A najmniejszy jest wtedy, gdy intensywność wysiłku jest maksymalna, tak? No to wtedy jest najmniejszy procent spalania tłuszczu w czasie trwania wysiłku fizycznego. W każdym razie, tylko ilość energii jest dużo większa, tak, jeżeli chodzi o spalanie. W każdym razie rzeczywiście taki protokół stosowałem i trudno mi wytłumaczyć, czy odpowiada za to ten mechanizm podładowywania tłuszczem mięśni samych, czy po prostu jego obecnością jako substratem energetycznym, większym oszczędzaniem glikogenu mięśniowego i też wody zgromadzonej w mięśniach przy okazji. Ale to rzeczywiście przynosiło dosyć wyraźny efekt, bo miałem okazję pracować z niektórymi zawodnikami. Ileś startów pod rząd, niekiedy na przykład więcej niż jeden sezon startowy, 2 lata, 3 lata pod rząd i to się okazywało, że rzeczywiście było to rozwiązanie lepsze niż wcześniej, a pozostałe czynniki powiedzmy, że były na podobnym miejscu, chociaż nigdy nie były do końca takie same jak rok wcześniej chociażby, ale jest to dosyć ciekawy temat, na który czekam, aż pojawią się jakieś publikacje naukowe, które by go rozpatrywały na takim gruncie praktycznym, żeby można było wyciągnąć pewne wnioski. Jedno jest pewne, można potencjalnie zwiększyć ilość tych glicerydów w mięśniach, i przełoży się to na większą masę tychże mięśni szkieletowych, co może dawać uczucie większej pełności, tak? I zarówno subiektywnie, jak i obiektywnie. I grzechem byłoby zupełnie ten fakt pominąć, a rzeczywiście tłuszcze są
pomijanym składnikiem, ale z drugiej strony na pewno bym nie przedkładał tłuszczu ponad węglowodany. Gdybym miał wybrać jedno albo drugie do ładowania, to wybór dla mnie jest po prostu prosty, tak? Co do zasady, generalnie węglowodany dają większe możliwości manipulacji jakby w tej sferze estetycznej sylwetki, nadając pełności, to też trzeba pamiętać, że większa pełność niekiedy daje cieńszą skórę, tak? Więc te szczegóły ulegają pewnemu wyostrzeniu, tak? Dodatkowemu wyostrzeniu, więc to jest z pewnymi rzeczami nie można przesadzić, ale już nie będę wchodził w szczegóły, bo też wiem, jaki jest trend aktualnie w kulturystyce, gdzie moim zdaniem trochę za późno odstawia się niektóre środki, później trzeba ładować sól w bardzo dużych ilościach. Ale w każdym razie tłuszcz wydaje się być czymś sensownym. W gradacji hierarchii stoi dużo niżej niż węglowodany, ale z drugiej strony prawdopodobnie można coś z nim zrobić. Największy problem dla mnie jest taki, jak zoptymalizować spożycie tłuszczu, żeby zwiększyć jego zawartość w mięśniach, nie utrudniając procesu nadkompensacji glikogenu. Jednym z pomysłów, który może tutaj być ciekawym, to żeby zwiększać udział tłuszczu istotnie w tych czasie poprzedzającym jakby nadkompensację glikogenu, czyli ładowanie węglowodanowe. Natomiast przyznam się, że jest to ciekawy pomysł, ale biorąc pod uwagę protokoły, które ja najczęściej stosowałem, one nie pasowało mi to trochę do orkiestry, tak? Więc ja miałem problem i ja tego nie weryfikowałem w praktyce z zawodnikami, z którymi pracowałem. Jeszcze jak mamy tu całą hierarchię, to muszę tutaj wtrącić, bo mamy tłuszcze, węglowodany i białka. Czy powinniśmy zmniejszyć białko podczas ładowania? Ja bym zmniejszał to istotnie. Co do istotnie. Znaczy, ja bardzo często używam takich prostych, również do zapamiętania na przyszłość, wskaźników. Na przykład coś zwiększa się albo zmniejsza o 50%, niekiedy używam 30-50% zakresów, na spożycie wody, na przykład 50%, zmniejszam, robię sobie taki tapering w międzyczasie. Natomiast jeżeli chodzi o białko, to jestem za tym, że podczas ładowania zmniejszyć spożycie właśnie o połowę w stosunku do tych zakresów wyjściowych, które w ogóle w przypadku mojego podejścia do diety kulturystycznej, nazwijmy to, to są często niższe zakresy spożycia białek niż w praktyce stosowane. Oczywiście nie jest tak, że idę w zaparte i mówię nie, absolutnie nie będzie się 4 gramów na kilogram masy ciała, ale często rozmawiam o chociaż częściowym zmniejszeniu spożycia białka, no bo też są przesłanki, żeby uważać, że powyżej pewnego progu spożycia to się nasila syntezę białek w obrębie różnych układów i narządów, które nie chcielibyśmy, żeby nam rosły z roku na rok, dlatego że wypełniają ją brzuszną, a nie przekłada się to na syntezę białek kurczliwych w mięśniach. Wiadomo, że tu suplementacja różnie może wyglądać i to daje nam jakby, rzuca inne światło na te zalecenia, ale wydaje mi się, że pewne pułapy spożycia białka już są potencjalnie po prostu szkodliwe, tak? To znaczy nie tylko, że są nieefektywne, zresztą pojawiła się nowa praca, która też rzuca nowe światło na te dotychczasowe ustalenia, że tak naprawdę wysokie spożycie białka nie jest w stanie nam uszkodzić nerek. No okazuje się, że jest w stanie nam uszkodzić nerki, zwłaszcza jak dodamy dodatkowe środki jakieś tam dookoła. Więc to nie jest tak, że negatywny wpływ białka na energię został ponad wszelką wątpliwość obalony, tak? Bo on został obalony tylko wstępnie do pewnego progu spożycia z udziałem badań, które pozostawiały trochę do życzenia. Teraz trochę bardziej skrupulatnie się tym zajęto i ja byłbym za tym, żeby tego białka aż tak dużo, jak niektórzy spożywają, nie spożywać. Chociaż mówię, no zaparte nie idzie, tak? Tego wszystko warto też dawkować i cyklować, że tak to nazwę wprost mówiąc. Okresami po prostu. Są okresy na większe spożycie białka i są okresy, w którym odpoczywamy, tak? Także jeżeli wszystko jakoś, wszystko da się zrobić mądrzej, lepiej. O tak. To prawda, znaczy na pewno jest tak, że gdybyśmy mieli dochodzić do pułapów spożycia białka, które miały być potencjalnie nawet szkodliwe, to wiadomo, że one prawdopodobnie nie wyrządzą szkody, znaczy ryzyko wyrządzenia szkody jest dużo niższe, jeżeli to jest okresowe, a nie wrzucone jako rutyna, że tak się funkcjonuje przez cały czas, no bo właśnie taka permanentna, nie chcę powiedzieć, że nadmierne spożycie białka to duży stres dla organizmu, ale to jest trochę jak z tym stresem, że jeżeli w gruncie rzeczy nie eksponuje się, nie obciąża się organizmu w sposób chroniczny czymś, co może być pewnym obciążeniem, to organizm najczęściej jest w stanie sobie jakoś z tym poradzić. Tak? No to, więc warto mieć pewien wzorzec spożycia z pewnymi odchyleniami ze względu na etap makrocyklu treningowego czy jakieś inne zmienne, które tutaj wchodzą w grę. Zazwyczaj na koniec pytam sportowców, zawodników, trenerów, co by poradzili młodym zawodnikom właśnie, bądź początkującym trenerom. Tutaj chciałbym na koniec zapytać Ciebie, co Ty byś poradził, ale młodym, początkującym dietetykom, którzy może właśnie chcą Tobie dorównać albo iść w tę stronę.
Znaczy ja powiem w ten sposób, jeżeli mówimy, bo jestem, jakby teraz obracamy się w jakiejś tematyce związanej ze sportem, określoną grupą dyscyplin, czy też dyscyplinami sportowymi peryferialnie, tak? To młodym dietetykom powiedziałbym tak, jeżeli chcielibyście pracować ze sportowcami, to musicie znać nie tylko książkowo wytyczne dotyczące żywienia w tej dyscyplinie sportowej, specyfikę fizjologii wysiłku, bo warto to rozumieć, też przemian, jakie zachodzą energetycznych i innych związanych z adaptacją wysiłkową, możliwych peryferii zdrowotnych, tak, problemów, z którymi mogą się borykać, na przykład ćwiczenie trójboju siłowego, no większe ryzyko refluksu chociażby, tak, to jest pierwsza kwestia, ale powinniście poznać folklor, ja to tak nazwę, nie jestem kulturoznawcą, ale to jest moim zdaniem jedyne pasujące określenie danej dyscypliny, czyli przekonania zawodników tym, jak oni myślą, jak funkcjonują zawodnicze, co im się wydaje dobre i co się wydaje złe i brać to pod uwagę i podpinać, dlatego że człowiek nie zawsze działa w sposób w 100%, nazwijmy to, schematyczny, zracjonalizowany. Ma też pewne przekonania, których trudno poznać ich tak genezę od razu. Ale jeżeli będziemy na przykład wiedzieli, że jeżeli ułożycie kulturyście, z całym szacunkiem dla wszystkich kulturystów i dla ich elastyczności, czekoladową owsiankę z cynamonem i pierniczkiem, to ona może wartościowo być idealna, ale ona nie pasuje do orkiestry. Jest coś, co powoduje, że jest pewnego rodzaju dyskomfort. Ja bym nie chciał takiego posiłku dostać. Generalnie, ja nie mówię, żebyście się dobrze zrozumieli. To jest może przykład przerysowany, ale chodzi o to, że w każdej dyscyplinie są pewne przekonania. W dyscyplinach wytrzymałościowych sytuacja wygląda w 100% inaczej niż w dyscyplinach siłowych czy też sylwetkowych. I poznanie tego, tych przekonań jest tak istotne, inaczej się nie pasuje do orkiestry. Przychodzi się jako człowiek obcy. Ja miałem bardzo duży problem, żeby dostać się do świata bodybuildingu. Po tym, jak zajmowałem się wcześniej, no można powiedzieć, elitą sportową, bo kadrą wioślarek i wioślarzy, ale zawodników prowadzili tylko inni zawodnicy, tak? Trenerzy. I musiałem poznać ten folklor, tak, żeby ktoś zechciał, a to było moją ambicją. Można powiedzieć, że ja chciałem pracować z kulturystami. Teraz już tam powiedzmy, że mam inne zajawki mocno, nie znaczy, że się wzbraniam, ale musiałem poznać, ja znałem bardzo dobrze fizjologię wysiłku, biochemię, żywienia i tak dalej, wytyczne, no ale to nie byłoby wystarczające, żeby wzbudzić zaufanie i prowadzić kogoś w sposób komfortowy, żeby ta osoba nie myślała, no dobra, no tak mówią, chwalili tego Sowickiego, to będę dostosował. Nie. Ma mieć dietę z bani, ma mieć postępowanie z bani. Dostaje i się do tego stosuje. Sportowcy, to jest ten komfort pracy ze sportowcami, deklarują, cokolwiek nie napiszesz, tak będę jadł. To jest super opcja. U osób, które nie są sportowcami, to się nie zdarza. Natomiast poznanie jakby tego podglebia w postaci pewnych uwarunkowań, które są bardziej związane jakby z kulturą, można powiedzieć, fizyczną tego sportu, jest niezwykle istotne, żeby tworzyć dobre plany żywieniowe, które się sprawdzają w praktyce, bo o to chodzi. Tu nie chodzi o kolokwium, to chodzi o to, żeby ta dieta zadziałała tak, jak ma zadziałać, a w grę wchodzą nie tylko baza, rozkład makro i kaloryczność, ale też kilka szczegółów, które trzeba poznać. Gdzie będą najbliższe szkolenia, ale na żywo? O, widzisz, najbliższe szkolenia na żywo to będzie na pewno Bydgoszcz i Gdańsk, gdzie... musiałbym sprawdzić. Bydgoszcz, Gdańsk oraz Wrocław i Katowice. Mamy tutaj szkolenia z redukcji, gdzie podchodzę do tematu redukcji naprawdę w sposób, można powiedzieć, od zupełnie drugiej strony, wskazując, ucząc, jak uchwycić, bo tych przyczyn nadmiernej masy ciała czy nadmiaru tkanki tłuszczowej jest bardzo wiele, tak? Są ewolucyjne, genetyczne, środowiskowe, zdrowotne różnego typu. Jak uchwycić, które u danej osoby mają charakter determinujący i jakby zadziałać na gruncie tych czynników, które w największym stopniu utrudniają proces redukcji tkanki tłuszczowej i też sprzyjają powrotowi tej masy ciała, którą już się na przykład komuś udało kilka razy spalić. To jest jedno szkolenie, czyli takie mocno zindywidualizowane podejście, jak indywidualizować podejście do redukcji, jak słuchać, być słuchany, można powiedzieć, w pewnym stopniu przy okazji, a drugie to dotyczy zaburzeń żołądkowo-jelitowych związanych z uprawianiem sportu po części, czyli tam mamy SIBO, IBS, IMO, czyli rozrost metanogenów, zaburzenia żołądkowo-jelitowe wywołane wysiłkiem. Wspominam też o zaburzeniach żołądkowo-jelitowych wywołanych dopingiem przy okazji i pokazuję też case study, jak można zaimplementować takie założenia w praktyce. I niebawem pojawi się, bo zaraz po weekendzie, żywienie i suplementacja w sportach sylwetkowych. Również szkolenie stacjonarne i będzie cykl wykładów w różnych miastach na ten temat. Zachęcam do śledzenia profilu tadeuszsowiński.pl lub też mojego Facebooka Tadeusz Sowiński, dietetyk sportowy. Powiem wam, że ciekawe są często i nie zawsze na mega poważnie napisane artykuły, bo można to tak nazwać, chociaż
bo to są, no nie zawsze to jest napisane w stylu da, 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 a czasami jest wrzucona fajna anegdotka, która sprawia, że łatwiej się uczymy. Dziś moim gościem był Tadeusz Sowiński. Dziękuję bardzo za wykład, bo tak to można nazwać. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie i za ciekawe pytania zmuszające do głębszej refleksji.